Witam Was w kolejnym odcinku i w ostatnim odcinku, tak, mieliśmy księgę, zdobyliśmy manuskrypt zatytułowany Aedagon. Tak, i nadal nie wiem, jak tutaj zrobić, żeby... Z tekstu wynika, właśnie tak jak to mówi Jack, że drzwi można otworzyć modlitwą Dagona. My znamy tą modlitwę, ale nie mam bladego pojęcia, jak ją powiedzieć. Wiecie? Dobra. W sumie... Czy ja otwierałem te drzwi? Tak, otwierałem. Dobra. Otwierałem to. Czyli tutaj nie ma nic już. Ale chwila, może jeszcze... Jeszcze jedno, ponieważ tu... Dlaczego nam się drzwi zamknęły? Właśnie, tu było. I'll need to decipher the symbols to understand it. Trzymać te symbole. The Book of Dagon is missing a few of the symbols. It's a prayer, but there's nothing of any interest in it. Coś zrobiłem, tylko kurde... Nie wiem... Weź to przetłumacz jeszcze raz. It's titled Hail to Dagon. But I can't decipher the rest. Cześć Dagonowi, to może ten. The prayer to Dagon reads, Bahuin and Kugnath, Fanu Naemna, Vunag Lazai, Vunag Lazana, Kulth, I a Rigazengaro, I a Dagon. Dobra, i wszystko stało się jasne. Okej. I wszystko nagle stało się jasne. Dobra, otwórz te drzwi. Behuin and Kugnath, Fanu Neyemna, Vunag Lazai, Vunag Lazana, Kulth, I a Rigazengaro, I a Dagon. Super, ale może jeszcze zanim tutaj przejdziemy, na dole były podobne drzwi. Chciałbym zobaczyć, co jest też za nimi. Będę nie przejdę. No, coś się tak fajnie udało. No, zobaczmy te. One są takie dziwne. This must be the real magic was talking about. Okay, ale da się coś z tym zrobić? Aha, tego manuskryptu już nie mam. Bo muszę jeszcze Makiego. O, otworzyły się. To były te same. O cholera! Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Dobra, jest odwrócony. Zróbmy to tak. Chowaj się. Ładuj. Kurde, jakie to twarde jest na lekki dystans. Strzelba jest bardzo dobra, ale na taki dystans się nie nadaje, no. Jest po prostu bezużyteczna. Dobra, zostawiam was. Odwalcie się. Ale ciągle nie mam klucza, żeby uwolnić Mike'a. Ja naprawdę nie wiem, jakiego imię się... Nie, naprawdę, nie będę kombinował, nie wiem. Zamknij to. No, chodźmy tutaj. Idzie jakiś...
pierwszy ich chlast. Tak. No, z celnością, no... trafiam. Ale to już nie moja wina, że oni są tacy twardzi. Boże, naprawdę tu ich jest dużo. Aha, czyli jestem... okej. Okay. Jestem w tym samym miejscu, tylko że z drugiej strony. To dlatego się... o. No i super. Te dźwięki wydają są tam z domu. Co mi się naprawdę bardzo nie podoba. Idziemy wynić Maki. Maki. Tak, będę mówił tak. Idziemy wynić Maki. Cthulhu. Ja pierdzielę. To jest dopiero sekta. Słyszałem już o naprawdę różnych sataniści, no dobra, tam coś tam jeszcze odprawiali, jakieś rytuały, ale to? O mój Boże. Tak, mam klucze. I twoją broń. I think it's being held in some underground chamber. A great stone disc is covering the entranceway. I'm gonna need your help to get inside. I'll need a gun. No problem. It didn't take much detective work to figure out who this belongs to. First-rate work, Jack. Let's go. Dobra, chodź. Czy ty idziesz za mną? Tak, idziesz za mną. Zapiszę. Tak mi się wydaje, czy czasem nie było, nie przeoczyłem pewnej małej rzeczy. Mianowicie tam, gdzie znalazłem strzelbę i było właśnie okienko na ten widok, co się dzieje na dole, to czy czasem tam nie było jakiegoś... jakiegoś rodzaju wajchy, która właśnie otwiera te... Ty skąd się tu wziąłeś? O cholera, skąd wy się tu wzięliście? Chodź. Chodź, Maki. Ty możesz chyba podróżować drabinę? To było tu. Damn it, I've lost Maki. I better catch up with him before he gets into trouble. Cholera. It's some sort of winch mechanism. It must be for raising the stone disc. No właśnie, właśnie, właśnie. Tylko ty mi powiedz, jak to. The winch is operated by hand. Aha, brakuje. Okej, okay. Rozumiem, rozumiem. O, cześć. Dobra, chodź. Sam mnie znalazł, Maki. Tutaj są. Szans nie macie, jak mam mój karabin snajperski. Ja mam taką cenę, że no, na. O kurde, pierwszy. Przeżyłeś tam, o cholera. Nie. Wystrzel go, no, Maki. Cholera, wyjmij tą strzelbę. Zdychaj. Dobra, teraz... jak to podnieść? Maki, sugestie. Widzisz to tu? Nie. Chodź za mną. No dobra, to jest to, ale... ale ja... to podnieść. Potrzebuję kołowrotku jakiegoś, coś tego rodzaju.
Serio, mam teraz dylemat. Gdzie to może... The book contains details of a blasphemous ceremony. Gdzie to może się znajdować? Może być, że coś przegapiłem, no. Z jednej strony by mnie to nie zdziwiło. To jest w mojej naturze. It suits the place. I've seen more impressive displays of foliage. Tu nic. To odrglujmy. Co jest tych... Właśnie, tym z szkatułek i nie ten, tylko kominki. Ale chodź, chodź, Miki, chodź. No nie mam żadnego. Coś na rodzaju kołowrotka nie mam. Nie można otworzyć. Tamtych też bodajże się nie dało, nie? Nie można i ani drugi nie. No, nie można otworzyć. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Meki. Meki. Nie mogę ci dać jakoś inaczej na imię. Nie wiem, jakoś też, jakoś na agenta. Jakieś inne takie imię. Nie wiem, jakie może pasować do agenta. Gadżet. Lub coś w tym rodzaju. It's some sort of winch mechanism. It must be for raising the stone desk. Okay, Mackie, this is it. You raise the lid and I'll crash the party. Good luck, Jack. To rzeczywiście było bardzo trudne. Zaczęłeś, co masz robić? Zaczaiłeś. Tak więc do roboty. Tędy się schodziło, nie? Tak, tędy. Dobra. No to ja się boję tam wyjść. A, już podniósł. Podniosły, podniosły. No to idziemy. Prost! W oblicza śmierci! Tak mi się bodajże zdaje. Dobra, ale to, co znajdziemy tutaj w tej piwnicy, czy czymś takim podobnym, dowiemy się w następnym odcinku. Może żegnam się z wami. Cześć!